Nie wpuszczą nas tutaj. Na świecie jest wiele miejsc, do których zwykłym śmiertelnikom wstęp jest zabroniony. To jedno z takich miejsc. Witajcie w jednym z najbardziej bezpiecznych banków na naszej ukochanej planecie. Ale nie przechowuje się tu pieniędzy ani złota, lecz coś cenniejszego, nasiona, i to w ogromnych ilościach, 250 milionów próbek, które są przechowywane pod ziemią na głębokości 120 metrów. To, co teraz widzicie, to wejście. Grube, pancerne drzwi, które praktycznie nie da się sforsować, nawet przy użyciu silnego wybuchu. Te drzwi chronią najważniejsze zasoby dla ludzkości na wypadek prawdziwego apokalipsy. Głęboko pod ziemią, w czterowarstwowych opakowaniach chroniących przed wilgocią, znajdują się próbki wszystkich roślin, jakie istnieją na naszej planecie. Schronisko znajduje się w idealnym miejscu, jeśli chodzi o klimat i bezpieczeństwo, na wyspie Svalbard, gdzie nie występują trzęsienia ziemi, a wieczna zmarzlina może zachować nasiona przez tysiące lat. Schron otwarto w 2008 roku, a dziś mamy szansę, że w przypadku globalnej katastrofy uda się nam przywrócić życie na Ziemi.